Hej, hej, witajcie z tej strony. W tym materiale omówię dla was najważniejsze sceny z trailera do 22 odcinka sezonu 4, czyli setnego całej serii o nazwie Ephemeral, który został opublikowany wczoraj na oficjalnym kanale Miraculous na YouTubie i nie pamiętam, kiedy ostatnio jakikolwiek zwiastun zrobił na nas aż takie wrażenie. Naprawdę, powiem krótko, zakumizowany Adrien i chyba ujawnienie tożsamości. Oglądajcie ten materiał do końca. Pierwsze sceny pokazują najwspanialszą rodzinę w Miraculous, czyli Gabriela i jego syna Adriena. Gdzieś jadą i o czymś rozmawiają, choć patrząc na kolejną scenę, Gabriel wiózł Adriena na jakąś konferencję, która zapewne dotyczyć będzie jego biznesu, czyli marki Gabriel. Kolejna promocja jakiegoś produktu? Zobaczymy. Przechodząc dalej, mamy spotkanie Suana z Biedronką, która stara mu się coś tam wytłumaczyć. Nie wiadomo, o co może chodzić, ale patrząc po minie Suana, chyba się na to zgadza. Poza tym, z oficjalnego opisu wiemy, że jeśli Biedronka chce nadal być strażnikiem, to musi powiedzieć Suanowi, kim tak naprawdę jest czarny kot. Ktoś przecież musi wiedzieć, by mieć nad tym kontrolę, prawda? No właśnie. Co zrobi Biedronka postawiona przed ultimatum? Więc tutaj zapewne będzie właśnie o tym wszystkim rozmowa. Kolejne sceny i kolejny raz przychodzimy do Adriena, który robi coś, czego nikt by się tutaj raczej nie spodziewał. Moi drodzy, czy wy to widzicie albo inaczej? Czy on zna tajny kod w obrazie Emilii, który prowadzi do kryjówki, w której ona się znajduje w inkubatorze? Bo patrząc na kolejne sceny, chyba tak. Zrobił to, wpisał kod i zjechał windą w dół. Zobaczył swoją matkę tak, jak to zrobił w odcinku Biały Kot sezonu trzeciego. Ale to tyle, co dalej? Co Adrien zrobi w tym właśnie momencie? Zwiastun niestety nam tego nie zdradza, ale musimy odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie. Skąd Adrien znał ten kod? Nie przypominam sobie, by w jakimś tam momencie podpatrzył swojego ojca, by wpisywał właśnie ten kod, więc albo zrobi to w tym odcinku, albo, moi drodzy, wchodząc w sferę teorii, Adrien to Sentimonster. Pewnie pamiętacie, co było pod koniec odcinka Megalicz, prawda? Dziwnym trafem Gabriel sprawił, by Adrien poszedł do swojego pokoju, jednocześnie poruszając w tym właśnie momencie swoim pierścieniem. Tutaj mogłoby być tak samo i Gabriel zmusiłby Adriena do zejścia w głąb ich posiadłości. To byłaby odpowiedź, dlaczego znał kod i w sumie jakaś tam też podpowiedź, że Adrien to Sentimonster, a w sumie ale o tym w innym materiale. No chyba, że gdzieś tam wypatrzył ten cały kod, jak Gabriel wpisywał, to dajcie mi znać w komentarzach, ale w każdym razie zapowiada się mega dobrze i Adrien faktycznie zobaczy swoją mamę. Powtórka z Białego Kota, ale czy aby na pewno taka dokładna? Raczej nie. Kolejne sceny, które również fanom się spodobały, mają miejsce w deszczowy wieczór, gdzie głównymi aktorami są Biedronka i Czarny Kot. Czarny Kot daje Biedronce parasol ze swojego koci kija. Scena, można powiedzieć, wręcz identyczna jak ta z parasolką pod koniec odcinka Kamienne Serce w sezonie pierwszym. Biedronka odwzajemna uśmiech i staje się coś, czego fani w ogóle się nie spodziewali. Podczas grzmotu widzimy i twarz Czarnego Kota, i samego Adriena. Czyżby w końcu Biedronka dostrzegała w Czarnym Kocie swoją miłość, czyli Adriena, czy może przypomni jej coś, co wywołało właśnie taką scenę. Ciężko powiedzieć, bo nie wiadomo, kiedy ta scena będzie miała miejsce w samym odcinku, ale nie zdziwiłbym się, jakby i tutaj podczas tej sceny doszło do ujawnienia tożsamości. Przecież to setny odcinek, a sam opis sugeruje nam, że takie coś może mieć miejsce. Już nawet końcowe sceny też dają do myślenia, do których w sumie zaraz przejdziemy. W każdym razie, coraz bardziej nie mogę doczekać się tego odcinka, ale przechodząc dalej. Mamy sceny, które zapewne, a raczej na pewno są z początku odcinka. Jeśli oglądaliście mój inny materiał na temat setnego odcinka, to wiecie, że wspomniałem o początku scenariusza z tego właśnie epizodu, w którym bohaterowie walczą z niejakim mulakiem, zaakumizowanym sejfem, którego nie potrafią w ogóle zniszczyć ani dostać się do Akumy. Nawet moce innych superbohaterów nic tutaj nie zdziałają, dlatego też bardzo mocno potrzebny jest kataklizm Czarnego Kota, tylko problem w tym, że go nie ma. Nie mam pojęcia, jak go zniszczą. Może Czarnemu Kotu uda się jakoś przybyć na czas, a może ktoś inny im pomoże. Cholera wie, ale ewidentnie widać, że mulak to tylko rozgrzewka przed tym, co nadchodzi. A nadchodzi taka, można powiedzieć, apokalipsa. Biedronka i Czarny Kot, wychodząc z kanałów, są bardzo, ale to bardzo mocno zaskoczeni tym, co widzą. Powrót innych super złoli, w tym Kapitan Hardrock, mamy jej statek, wielki robot z odcinka Gracz sezonu pierwszego, Gorizillę wspinającą się na wieżowiec, standard, no i do tego dziwne anomalie z prądem w całym mieście. No, ciekawie, naprawdę, zważywszy na to, że w końcu po tak długim czasie zobaczymy transformację kosmicznych mocy Biedronki i Czarnego Kota, które już po tym urywku wyglądają nieziemsko. Kolejna scena jest bardzo, ale to bardzo mroczna i tajemnicza, bo nie wiem, co się po niej spodziewać, ale moi drodzy, jeśli w kolejnej scenie widzimy Ephemerala, który moim zdaniem na 100% jest zakumizowanym Adrienem, patrząc chociażby na poprzednie sceny, czyli spotkanie swojej matki w inkubatorze oraz tajemniczego wielkiego pana, który nazywa się Shadow Noir, tak przynajmniej sugeruje jeden z koncept artów, który jakoś dziwnym trafem pojawił się wczoraj na Instagramie na jednym koncie, zaraz po opublikowaniu zwiastuna z Ephemerala.
Shyamalana. Przypadek nie sądzę i to w sumie jest chyba fuzja aż trzech Mirakuli, bo pawia, motyla i kota, to nie zdziwię się, że i Marnet też straci swoje Mirakulum, a scena na to wskazuje, no chyba, że ktoś jej pomoże, choć wątpię, bo kto miałby to zrobić i kto miałby czelność psuć taką fajną scenę jak wygrana Gabriela. No właśnie, to byłaby dobra okazja, w której w końcu główny antagonista będzie posiadał dwa najpotężniejsze Mirakula. Biedronki oraz czarnego kota, które pozwolą mu... Jeśli wiecie, o co mi chodzi, to dajcie znać w komentarzu. Ja powiem tak szczerze, że samo dzisiejsze omówienie tego zwiastuna nie wystarczy, by wyciągnąć z niego wszystko, co oferuje. Tu aż się prosi, by taką gąbeczkę wycisnąć z wody jak najlepiej i dokładniej. Dlatego też jeszcze w tym tygodniu zrobimy dokładną analizę tego zwiastuna. Rozszerzę też swoje teorie, które tutaj zarzuciłem w tym materiale i postaram się poukładać sceny tak, by miały one sens chronologiczny. Tego materiału nie będziecie mogli przegapić, tak samo jak premiery tego odcinka. A ona już w niedzielę 7 listopada na francuskim kanale TF1 o 9:35 czasu polskiego, czyli za półtora tygodnia. Ja już nie mogę się doczekać, bo nawet jeśli ten odcinek będzie miał coś, co i tak zostanie w jakiś tam sposób wymazane, patrząc na wasze komentarze i na cały ten zwiastun, chyba tak będzie, a inni bohaterowie zapomną o tym, to i tak one sam odciśnie piętno na pewne sprawy bądź sprawę, która będzie kontynuowana w sezonie 5. Udostępnijcie ten film, zostawcie kciuka w górę, komentarz z waszą teorią na ten temat, a przypnę wam serducho oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, jak jesteście nowi, by być na bieżąco. Nasz cel to 250 000. Ja byłem Olchus i do zobaczenia w kolejnym materiale. Bye bye.